Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Loop Hero. Na moim prywatnym, wspaniałym podejściu, na którym to chciałem tylko jako łotrzyk pozbierać trochę skarbów. No więc cóż, jak zwykle, moje piękne pomysły na prywatne podejścia skończyły się tym, że mamy coś potężnego, mocnego i w ogóle z wielką szansą na wygranie, więc zdecydowałem się, że jak już jesteśmy w połowie drogi do łowcy, ponownie no to warto byłoby pomyśleć co, jak, gdzie, kiedy i może coś pokazać. Więc tak, ale może z góry jeszcze opowiem trochę o tym wszystkim. Jak widzicie, nie ma tu pustyni ani niczego. No więc tak, nie ma, jak zapewne zauważyliście, pustyń ani innych takich jakichś wyjątkowych rzeczy. Głównie dlatego, że właśnie to był mój cel. Zbieranie materiałów, surowców w ogóle nie idzie najlepiej, ale tak, że mamy. I tak samo ma innych rzeczy, które zazwyczaj używam. Są to pola uprawne. No i przede wszystkim oczywiście suburbsy, bo jakby bez suburbsów żyć. Więc masz pokażę przy okazji jeszcze jakie mamy perki. Nie są najlepsze, ale tak, grając szczerze stwierdziłem, że po prostu to musi być, jak się mam zbierać materiały. W ten sposób może, wiecie, nawet się okazać, że nie będę koniecznie musiał marnować czaszek na ożywienie się. A pozostałe nie były najlepsze, więc wziąłem takie. Szkoda, że nie było tego, co daje. Jak to się nazywało? Pętla. Nie pamiętam, czy to było ileś razy pętla, czy po prostu pętla razy doświadczenie, kiedy się kładzie jakieś karty. No cóż. Oczywiście jestem świadom, że to nie jest teraz aż takie mocne, jak było to w przypadku jeszcze czasów przed subgrupsami, ale i tak przyjemnie by to było. I tak, jak widzicie, 1200 zdrowia i ciągle zdobywamy powoli. Zdobycie expa 43 na każdego, inne rzeczy. Nie jest może najlepiej, nie ukrywajmy, ale ja jestem zadowolony tak z tego wyniku. O, tak, jest jeszcze w ogóle jakieś pole? Nie, nie ma pola. Czy możemy już bezkarnie wszystkie lasy wpychać? Bo i tak Evil 3 nie może pojawić. A, były jednak jedne pole. No niestety. Mój błąd. Więc niestety będzie Evil 3, dopóki nie zdobędziemy obuwiona. I miejmy nadzieję, że zaraz dostaniemy, bo jednak nie chciałbym się męczyć z Evil 3, który może mi zabić całe podejście. Na wszelki wielki jeszcze tutaj to dostawię. I tak, w tym miejscu już nie ma niczego, więc pora zacząć budować kolejną linię miast. Nie będzie ona niestety aż taka wspaniała przez to. Ojej, przez co postawiłem. Ale i tak, trochę ich będzie. I to się liczy. Tak, karty przepływają bardzo szybko. I tym razem linię miast zaczniemy może od dołu, tak najszybciej. No i oczywiście eksplod będą płynąć pięknie dzięki temu. Wiecie, nie odmówię darmowym expom, w szczególności w takiej sytuacji, kiedy będzie level up, w sumie na ten moment. No, mamy level upa. I co tym razem? Walka z wielą większą ilością potworów daje więcej trofeów, albo szansę na Ratwulfa. Czemu Ulfrata mniejsza, to po prostu... Dobra, co będę się tłumaczył. Biorę to, bo to jest najlepsza opcja, jaka moim zdaniem istnieje na ten moment. Dlatego, że tak, dodatkowe wsparcie, jakiekolwiek ono miało być postaci, zawsze może mi nie ocalić po prostu wejście, wiecie. Jeden atak zamiast we mnie zostanie wymierzony w tego szczurowilka, czy co to tam jest. No, i GG, dzięki temu przeżyłem. Oczywiście nie podejrzewam, że on będzie jakiś szczególnie mocny. O, dobra, mamy Obliviona. Mamy Obliviona. Zdecydowanie trzeba usunąć. Wiedzieć. Nie ma co ukrywać. Na pewno byłoby to zmorą. Dobra. I może nie przesadzajmy już z lasami. Niestety moja prędkość taka jest już zdecydowanie za duża, jak na mój gust. I czemu to przyblokowana? A nie wiem. Dobra, mniejsza. W ogóle jak tam surowce. Nie najgorzej, muszę przyznać. Jednak niestety trochę nadal brakuje. I tak. No co, my tu ostatnio wyżyliśmy, bo już nie jestem pewien. A tak, zapomniałem tego wilka. Dobra. I przy okazji jesteśmy już na kolejnej pętli, można zobaczyć kolejne rzeczy. Więc tak, bronie, dziewiątka odpada, jednostki 30, 24,
Okej. Mogę 28, 42 na to wymienić. Tylko czy coś takie cenne? O. Dobra, jest. Tutaj 33,50. No, muszę przyznać, włócznia była ciekawą bronią, ale... Chęcią ją wymienię, przy czym się kogoś zastanawia, czy mnie wymienię mieczyka, co... Szansa na unik, wolę jednak mieć jakąś tam większą zachowaną. Więc tak, teraz budki. O, budki tutaj... O. Nie są jakoś szczególnie lepsze, ale wezmę, czemu nie. Koszula daje mniej życia, więc do widzenia. Ta koszula daje więcej życia. Pomyśl jeszcze nad nią, więc tak. A, naszyjnik. Daje więcej. Nawet jeśli o kilka punktów biorę po prostu i nie marudzę. Grów. Super. Po prostu tak. Wygramy to może. A jeśli nie, to przynajmniej nagromadzimy surowce, które... Miejmy nadzieję, będę mógł dostarczyć gdzieś. Dinner table? Tu obiadowy? Powiem szczerze, nie kojarzę. Może coś nowego, może nie. Ty przekonamy. A, póki co obserwujmy, jak nasz wspaniały łotrzyk atakuje. I cyk. Muszę przyznać, nie spodziewałem się, że będzie z tego nagranie. Po prostu, tak jak to było za pierwszym razem, kiedy chyba nawet pokonaliśmy łowcę. Stwierdziłem, kurczę, ten łotrzyk sobie dobrze radzi, no co? Zobaczę co i jak. Wyszło, wyszło. No dobra, mniejsza. Teraz stawiamy, tak, tam już miasta nie będzie, więc teraz tutaj. Mhm. 63 bonus XP. XP w takim tempie, że po prostu... Gdyby nie ewentualna kwestia... Tego, jak to się nazywa. Gdyby nie właśnie ewentualna kwestia braku tego, jak to się nazywa. No, brakuje mi naprawdę słów. Braku czasu na... Powiedzmy, wieczne farmienie XP, no to... Wszystkie perki z gry byśmy mogli z łatwością zgarnąć. Ale XP naprawdę szybko płyną, jak widzicie. Możemy coś dziwić, jeśli potrzebujemy 7000 za każdego wroga, dostajemy po... W sumie... Po ile? O, nie przemyślałem tego, ale... Powiedzmy, że można być z... No powiedzmy, minimum to 66, więc tak, sporo. I dobra, już wszystkie pola tym razem są prawdziwie zajęte. Ostatnie, co pozostało, to ewentualnie pająki porozmieszczać, potem pociągnąć rzekę. Żebyśmy tylko mogli spotkać się z łowcą. Z tego co widzę, brakuje nawet miejsc. No dobra. Zwykłe lasy. Takim jeszcze trzeba. Jeśli kogoś też zastanawia, czemu zwykłe, to odpowiedź jest prosta. Nie chcę podnosić atak speeda zbyt dużo, bo potem będę miał naprawdę kary do evasion, do wszystkiego w sumie. Za to, że za dużo tego po prostu mam. Zwykłe lasy podnoszą tylko o 1%, więc nie jest aż tak źle. Mhm. I mamy naszego łowcę. Zobaczymy, jak tym razem z nim pójdzie. No i w sumie fajnie by było, najpierw wiecie, zrobić też jeszcze lepszy kwunek, nie będziemy się z nim mierzyć. Jakby było, nie było. Ważne, że w ogóle mamy szansę. Ej, na poziomie 11 przy okazji napędnym smaina. Czuję, że w końcu zrobiłem to, co było moim celem od początku. Zostań. I heja, łowca. Dobra. Nie wiem, co się z nim stało, ale okej. Okej, dobra. No. Klejesz mikstury. Jesteś już zmęczony, ale mamy to. Aha. Jesteś tylko stratą czasu. Nowe polowanie nadchodzi. Już mam twój zapach. Już zapomniałem twój zapach. Okej. Okay. Pójdziemy dalej, co? Tak. I widzę tu 12 piękne. Zacznijmy może od talizmanów. Okej, 205, 280. No. Niestety ma tak speedy. Okej, okay, talizmany na razie nie zachowuję, ale pomyślę jeszcze. Tutaj jeden więcej życia. Pomyślę o tej koszuli, podobnej jak z tymi poprzednimi. I włócznie. Szansa na krytyka. Wielka i piękna. Oraz... Tylko tyle w sumie tutaj. Nie, no,
Piękne są te rzeczy tylko. W sumie się będę miał dużą szansę na krytykę. Może nie będę musiał się przyjmować tym wszystkimi rzeczami, dobra. Teraz cyk. 33,50, to mam 37,55. Nie, piękne rzeczy jeszcze. Broni zachowam na wszelki wielki. Nie jestem pewien, jak to będzie do końca. I buty. Bez tak speeda, bez szansy na krytyka. Ale lepszym unikiem. Jak mówiłem, chcę zmniejszyć ilość atak speedów. Więc po prostu skupię się na tym, żeby tak no, móc usunąć ich jak najwięcej. Bo ja mówię szczerze, nie czuję potrzeby większej prędkości ataku. Potrzebuję tylko i wyłącznie pokój. Pokój, żeby pokonywać wrogów, cieszyć się z tego, że mi się udaje. Dług ducha, super. Teraz kiedy nie jest jakoś potrzebny i teraz co tu mamy? Jedno wskrzeszenie, szansa nie używania butelki albo szansa atakowania dwóch. Wskrzeszenie. Wskrzeszenie. Nawet nie ma co czekać. I coś pokonać łowcę, to teraz stawiam wszystkie rzeki, które znajdę. Zobaczymy, co mnie czeka. Prawda, widać, że cię życie nie jest najlepiej. Ale ja się tak łatwo nie poddam. Ja się naprawdę tak łatwo nie poddam. Ja chcę tutaj wygrać, ja chcę tutaj zobaczyć nowości. Fajnie by było mieć jeszcze wyższy poziom oczywiście przy tym. Ale tak, jeśli nawet się nie uda, to trudno. Nie siedzi, co się madziać. Najważniejsze, że po prostu i tak osiągnąłem spory sukces, jak na mój gust. W tym podejściu oczywiście. I tak, od razu mówię jeszcze. Prawdopodobnie w tym odcinku nie będzie więcej podejść. Co się uda tutaj osiągnąć, co osiągniemy, co się nie uda, to trudno. Po prostu no, jakoś tak. I tak mamy już 12 minut, więc nie sądzę, żeby to podejście miało się aż tak szybko zakończyć. Chociaż powinien uważać na takie słowa, bo one często zwiastują lamy. Dobra, spokojnie. Dobra. No i jak widać, w sumie ten wilk naprawdę pomaga. Otrzymuje te obrażenia za mnie. Jest w sumie tak, jak chciałem. Więc mówiąc, bardzo dobrze. I w sumie, jeśli tak będziemy dalej spamić, to jest szansa, że może nawet na tym lupie już miał szansę się spotkać z ostatecznym bossem. No w sumie spora szansa by była. I to pytanie brzmi, czy tego na pewno chcę. W sumie tak, to jest ciężka sprawa. Nie wiem, czy jestem pewny na to wszystko gotowy. Ale dobra. Jeśli teraz to nigdy mamy okazję, to trzeba ją wykorzystać. Ustawiamy wszystko, po prostu już nawet nie będę patrzał, czy to jest Picket, czy Forest, czy co. Co się da, to wystawiam. No, może z niewielkim wyjątkiem na wampiry. Wampira mogę postawić, wiecie, kiedy już to będzie gwarant tego, że domknie pętlę. Ale nie w momencie, w którym jeszcze nie wiadomo, czy na tej pętli się to uda. A no, mówiąc wprost, widać, że to jeszcze trochę za dużo roboty, żeby się to miało udać od razu. Teraz tak, tutaj zwiększamy expy. No i miejmy nadzieję, że dostanę coś super za nie. A, póki co tak, no, po prostu nie wiem, co mam mówić. Poza tym, że jestem dumny z tego, jak mi to wychodzi, jestem zadowolony bardzo i super jest. Nawet jeśli to ma być porażka. I tak, samo w sobie dojście do tego etapu to już jest wielki sukces, więc tak. Dobra, nie wymienię tych rzeczy, więc nie wiem co. 14, mniej uniku. Attack speed i damage, który damage, pomyślę. 14800 coś życia, no tutaj już nie wiem, przebacz, muszę. Patrz, po prostu wzrost jest ponad setki. Taka setka może mnie ocalić. Wisiorek. Jaka zamiana, nie wymieniłem wisiorka chyba ostatnio.
225, 226. Tutaj mamy damage roll, counter evasion. A tutaj evasion większa, ale też ma więcej tego, więc tak. I bronię. 14. 14. Dobra. Zostawiamy jak jest. Zobaczymy jak będzie. Właśnie jeszcze te drugie budki. Dobra. Nie będzie łatwo, ale musimy to zrobić. Outposty. Ja się powciskam w każde możliwe miejsce, bo outposty to jest jedna z licznych rzeczy, które nadal mam. Które mi nie zagrażają, jeśli posadzę. Im mniej właśnie takich zagrażających rzeczy będzie, tym lepiej po prostu. I w sumie zabiję sobie rzekę. Niestety. Dobra. Nie przejmujmy się tym, że rzeka została zablokowana. Jakoś to będzie. Musi być. Dobra. Kolejny outpost. Jak mówiłem, nie ma za dobrych miejsc na nie, ale ja muszę po prostu stawiać. Po prostu potrzebuję tego. No, krystal? Ja wiem, skąd ja mam chronokrystala tutaj, ale okej. Akurat jestem pewien, że w mojej talii nie było chronokrystali, więc jest takie tym bardziej dziwne. Ale mniejsza. O, właśnie suburbs, nie zauważyłem, że mam je do wystawiania. Od razu to robię. Dobra, tutaj to. Rzeka dalej, niech płynie ku niczemu. Suburbs, gdzie nie... Dobra, tutaj dostawię. Nie pająki. Jak chcę, ale muszę. Więc tak, dostawiam je tam. To jest tak, tutaj nawet nie idą już. Wielkie rzeczy mi nie robi, gdzie je postawię, szczerze mówiąc. Po prostu byleby mieć to za sobą. Kolejne lasy. Jesteśmy coraz bliżej. To się może udać. Ja po prostu nie wierzę w to, ale to się naprawdę może udać. Ja się nie wierzę. W kontekście, że nie spodziewałem się tego. Wow. Dobra. Idź. Dobra. Uciek. Można wampira postawić. Mamy to. Mamy to. Lada moment. To będzie już. Dobra, z tym wampirem jeszcze poczekam. Aż ucieknie z zasięgu miejsca, w którym chcę go postawić. Mamy to. Nie wiem, czemu wygląda to jak szafa. Ale okej. Okay. Wiecie, mi to przypomina szafę. Co to jest do końca, co nie wiem. I to jest? Trudno mi to wytłumaczyć. Promieniuje potężną energią, która pożera czas i miejsce. No dobra. No dobra. Nie wiem, co więcej powiedzieć poza no dobra. Nie, wybacz, że tak się zacinam, ale to jest dla mnie też takie, powiedzmy, ekscytujące, nowe, niespodziewane. Dobra. W sumie teraz, kiedy jeszcze mam wygrane, mógłbym usunąć jedną przeszkodę na drodze. Ale nie sądzę, żeby one były aż takie problematyczne. I mówiłem, że już tego nie będę robił, ale czemu nie? Dostawiasz ostatnie resztki wszechświata po prostu tutaj. Uchwalę bohatera pętli. No szczerze, naprawdę to jest takie zaskakujące, że za każdym razem, kiedy robię sobie proste podejście, które
Moi myśl ma być czymś na kształt. Dobra, pójdziemy. Zrobimy po prostu zbieranie surowców. Nic więcej. Teraz. No właśnie, tak myślę, to zawsze wychodzi jakieś OP coś. Dobra. Idziemy. I co to za szafa? Nie mogę w to uwierzyć. Czy ty naprawdę jesteś Bogiem? Tym, który stworzył wszystko? Tak i nie. Tutaj moja transformacja się zaczęła. Pewnie kiedyś, dawno, po prostu dawno, dawno temu. Wysłuchaj mnie. Czekaj. Chcesz mi wszystko wytłumaczyć, zanim mnie zabijesz? Unicestwię cię. To nie jest to samo. Wow, dużo gada. Jednak nie wydaje mi się, żeby było... Wydaje mi się, że nie ma jednak dużo różnicy dla... świadomości, która po prostu wytworzyła sobie personalię, czy osobowość. Nie chcę tego wytłumaczyć. Ja chcę wytłumaczyć siebie. Nie mam powodu do tego. Ale może... Nie mam do tego pokrótce powodu, ale możesz... Może pomożesz mi zrozumieć coś, co jest poza moim zasięgiem. A, wysłucham. Byłem alfą. Początkiem wszystkiego. I twórcą wszystkiego. Utworzyłem wszystko. Gdyż ja byłem Bogiem stworzenia. I ponad wszystko ceniłem sobie życie i całą jego różnorodność i pokrewieństwo. I najbardziej uwielbiam was, ludzi, ponad całe życie. Przybrałem postać człowieka i manifestowałem siebie ludziom w nieskończenie wielu światach. W ten sposób bym mógł obserwować moją kreację i rejoice in it, nie wiem, uczestniczyć w niej, czy coś takiego. Ale to było tutaj, w sercu świata przepełnionego wieloma stworzeniami. Przepełnionego życiem i trudnościami. Gdzie zostałem spotkany nie jako stwórca, lecz jako zagrożenie. Mężczyzna chronił swoją rodzinę przed mym światłem. Jakbym był płomieniem. Miał w swoim ręku włócznie. I próbował mnie zabić. Włócznia nie mogła mnie zranić. Byłem tylko zbiorem atomów, które kiedyś stworzyłem. Rozrzuconych i niezorganizowanych. Materia, którą stworzyłem, nie powoduje mi żadnego zagrożenia. Jakby to nawet wytłumaczyć. Rozszczepiała się, gdy mnie unikała. I dźgnęło w pustkę zamiast mojego... Zamiast mojego ciała. A jednak ten perwar. Byłem bardziej zaskoczony niż kiedykolwiek wcześniej. Moje zdziwienie. Cudowność tego momentu. Różnica na twarzy stworzenia, tworzącego. Wola, by żyć i nadal być żywym. Mały triumf życia całkowicie niezależnego ode mnie. Takiego czystego i samowystarczalnego.
występującego naprzeciw woli własnego Boga. Na krótki moment zgodziłem się z tym, czy tam przyznałem rację i pozwoliłem włóczni przebić mu pierść. Umarłem, a jednak nie zginąłem. Centrum całego stworzenia, nowy ja, został zrodzony. Nowy i wieczny. Byłem przepełniony żądzą nie tego, by tworzyć, ale by przywrócić wszystko do nicości. Pragnienie zrodzone z odrzucenia moich dawnych celów. I tak oto bezcelowa destrukcja zastąpiła bezcelowe stworzenie. Wow. Czyli dosłownie jakiś człowiek zabił Boga, by Bóg się narodził z pragnieniem zniszczenia, nie? Życia. Okej. Pozwoliłeś się zabić, ale dlaczego? Wydaje mi się, że było to z compassion, co z, nie wiem, współczucie, czy tam coś tak, gdyby, ale mniejsza to. Chciałem dać mojemu zabójcy to, czego pragnął. Ale czemu nie... Tak, compassion to jest współczucie, definitywnie. Ale czemu nie pokazujesz współczucia teraz? Jaki jest cel całkowitej pustki i nieegzystencji? Pozostaw ją chociaż trochę dla nas, przetrwańców. Jesteś fragmentem stworzenia. Nie zrozumiesz tego. Czemu życie i stworzenie, życie i egzystencja ma mieć cel, ma dla ciebie znaczenie? Czemu nie widzisz pustki, nicości jako perfekcji? Ja po prostu jestem przepełniony obsesją do usuwania wszystkiego i zmieniania tego w niczość. Dla mnie właśnie brak egzystencji, czy tam egzystencjalna pustka wydaje się być prawidłowa i sprawiedliwa, idealna. Nie mogę się z tym zgodzić. Twoi słudzy nie mogli zniszczyć tego miejsca. To znaczy, że mam szansę. Nawet jeśli to jest wszystko, co zostało do obrony. Nie jesteś nim? Jednak nie jesteś bliżej do niego niż ktokolwiek inny. Dlatego jesteś nadal tutaj. Jesteś najbliższym spokrewnionym z tym człowiekiem, który trzymał włócznie. Wszystko wieki temu. Jesteś najmniejszym przypomnieniem o moim narodzinie. Nic więcej niż... żetonem sentymentu, który zdobyłem wraz z moją konformą. Wow. Głęboko personalnym małym fragmentem świata. Jedynym, który chciałbym unicestwić osobiście. Broniłem cię przeciwko moim własnym apostołom. Wiadomie lub nie. I przetrwałeś. Jestem naprawdę zaciekawiony, by zobaczyć, co może z tego wszystkiego wyjść. Bądź dzielny. Dam ci szansę, by obronić swój świat. Dlatego, że to byłoby sprawiedliwe czy prawidłowe. Będę bronił prawa tego świata, by żyć. Spójrz na mnie. Nie zobaczysz żadnego zwątpienia w moim sercu. I Omega. Czyli był Alfą, teraz jest Omegą. W sumie jest sensowne. 4000 życia, 200 obrażeń. Niedobrze.
pół ataku na sekundę, czyli co dwie sekundy 50 obrony, jest kosmiczny, ma duszę i jego umiejętność jestem. Zniszcz wszystkie karty i przedmioty z ekwipunku, które zaczynałem. Zamiast z każdego trzeciego ataku... Aha. Usuń jeden przedmiot i jedną statystykę bohatera? Okej. Czyżby to był ten moment? Udało nam się. Naprawdę tego dokonałem. Stało się. Nie byłem w błędzie. Nie przeceniłem twoje... Wybacz, nie potrafię się skupić. Twojego znaczenia w mojej egzystencji, mojej śmierci. Obawiam się, że... Tak naprawdę się mylisz i... Nie przyceniłeś tego. Co? Witaj, chłopcze. Pozwól, że przedstawię się ponownie. O? Że co? Nazywam się Jota. Prawdopodobnie jest co do Joty, nie no. Nie. Wow. Jestem prawdopodobieństwem sam w sobie. Aha. Jestem boginią wszystkich nieistotnych wydarzeń, które się spotykają. W ten sposób, by wszechświat mógł nadal kontynuować swoją egzystencję. Wybacz, nie potrafię tego przetłumaczyć, ale... Powiedzmy, że... Cząknięcie gałęzi, które potrafi spowodować... lawinę. Mały kamień, który powoduje trzęsienie ziemi. A teraz też... Bogini dramatycznych wejść, tak mi się wydaje. Jota? I don't know you, czyli nie znam cię, albo nie wiedziałem, że to ty, nie jestem pewien. A nie znam cię. Nie stworzyłem cię w żadnej z moich inkrementacji. Prawdopodobieństwo, szansa. Jak się zrodziłaś? Zawsze tu byłam. Tak jak ty zawsze byłeś. Tak jak wielu innych, o których ty i ja nie wiemy nic. Ten świat jest niesamowicie wielki. Lubiłam stworzenie twojego dawnego bytu. Nie chciałam... by znikło całkowicie. Ale nie miałam mocy, by skonfrontować się z tobą osobiście. Więc jaka jest szansa, że coś w tym świecie jest w stanie ciebie pokonać? Jak mała to byłaby ta szansa? Nie ma znaczenia. Wydawało mi się... Myślałam, że musi być jakaś szansa. A i oto tu jest. Mały mężczyzna, utworzony z ciała, kości i odrobiny szczęścia. I paru zbiegów okoliczności. Tutaj, by cię pokonać. Mogłaś mi przez ten cały czas? Więc ta walka i wynik był nieunikniony? Pomagałem ci tak bardzo, jak ty pomagałeś mnie. Jestem boginią możliwego. Nie nieuniknionego. Dobre wyczucie czasu jest dużo ważniejsze niż to mi się wydaje. Istnieje niemożliwa do policzenia ilość innych możliwości, gdzie byłeś pokonany. Gdzie zginęłeś na swojej zapętlonej ścieżce. Lub zostałeś pokonany przez jednego z jego apostołów. Albo się po prostu poddałeś i pozwoliłeś, by świat się ukończył. Wszystkie te prawdopodobieństwa i rzeczywistości są nadal
Doomed, czyli zgubione. Dobra, nie będę udawał, że rozumiem wszystko. Potrzebuję trochę czasu, żeby to przetrawić. Ale Omega, mam na myśli, Alfa jest tutaj teraz. Czy możecie teraz razem odnowić wszystko, przywrócić do tego, czym było kiedyś? Tak, mogę. Ale tego nie zrobię. Powinien stworzyć świat od nowa. Zajmie to milenia. W centrum nowego świata będę umierał i będę narodzony ponownie. I dopiero wtedy... wybacz, twoje zwycięstwo zatrzymało mnie. Ale nie może odczynić mojej pracy. Walczyłeś ciężko. Ale świat pozostanie pusty i powinien pozostać przez bardzo długi czas. Nie, nie przepraszaj. Nigdy nie wydawało mi się, że to będzie takie łatwe. I nie mam zamiaru czekać, dopóki wszystko wróci do tego, jak było. Nawet jeśli zajmie ci to tysiące lat, by tu powrócić. Obiecuję ci, że zobaczysz nowy, wspaniały świat zbudowany przez ludzi. A jeśli nie, jeśli ludzie nie mają tego, co jest potrzebne, by to, tego uczynić, w takim wypadku nigdy nie mieliśmy prawa, by egzystować. Więc niech tak będzie, człowieku. Pewnego dnia spotkam cię ponownie. I my powinniśmy zapamiętać ten moment. To nie będziesz ty a jednak potomek twój. Podobniejszy do ciebie, czy bliższy tobie niż ktokolwiek inny. Ten jeden, który mnie rozpozna. Pamiętasz, co powiedziałam wtedy? Będę wdzięczna, jeśli będziesz w stanie nam pomóc. I będę wdzięczna, by tobie pomóc. Ta oferta nadal jest aktualna. Jest nadal mnóstwo roboty dla ciebie do zrobienia, jeśli tego chcesz. Którą możemy wykonać tylko razem. Mogę cię zaprowadzić do podobieństw, gdzie już zginęłeś. Możesz się ocalić. Jest ich zbyt wiele, by policzyć, oczywiście. Zbyt wiele na jedno życie. Ale wydaje mi się, że... Osobiście wydaje mi się, że to czyni zadanie dużo bardziej interesującym. Ale możesz powrócić do twojego nowego domu, póki co. Nie potrzebuję twojej odpowiedzi od razu. Ten świat zawdzięczny za tobie wszystko. Ale pamiętaj też, lecz nie zapominaj, że ty też zawdzięczasz mu wszystko. A więc żegnaj. Czyli ostatnim bossem był sam w sobie stwórca. Wow. Wow, wiecie co? Nawet nie wiem, co mu powiedzieć. Wow, wiecie co? Wezmę tą umiejętność. Mógłbym zostać tu dłużej, zbierać, wykonywać jakieś zadania, cokolwiek, ale... Ja powracam do obozu. I w tym oto momencie oficjalnie ukończyliśmy Loop Hero. Jako łotrzyk, co prawda. Mógłbym próbować tego dokonać jeszcze jako wojownik, jako manta. I może kiedyś nawet to zrobimy na live'ach, bo jeszcze dużo achievementów zostało. I w ogóle. Ale póki co... Dziękuję wam bardzo za to wszystko. I nie sądziłem, że to się naprawdę uda. Ale oto tu jesteśmy. Udało się. Zwyciężyliśmy. I w tym momencie...
Niech po prostu to wszystko leci, świat się buduje, a nasz bohater Łotrzyk podróżuje przez wszystko. I cóż, no... mamy zwycięstwa. I osobiście mogę wam powiedzieć tylko tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach z innych gier. A póki co, ja się wyciszam i miłego oglądania napisów końcowych oraz tego, jak świat się buduje. No i cóż, no to chyba tyle. Wszystko zostało zakończone. O, a jednak nie. Bohater powrócił. Moneta, którą rzuciłam, wylądowała w dobrym miejscu, coś takiego. Dostaję za to jednak kredyt, czyli kogo uznajemy za tego, który tego dokonał? Ty, ciebie czy mnie? Nie ma znaczenia. Ciąg przyczynowo-skutkowy traci całe swoje znaczenie. Jeśli chociażby jedno ogniwo jest brakujące. Powiedz mi, dlaczego udawałaś człowieka przez ten cały czas? Czy to było konieczne? Musiałam skupić mój wpływ na tą małą, na ten mały obszar. Na jednym małym człowieku. Kiedy zmieniam wyglądy, nie ubieram po prostu maski, nie udaję kogoś innego. Bogowie myślą w innych sposobach i kategoriach. Jak nikt inny. Wszystko wydaje się prymitywne, nieistotne, słabe. Ja po prostu już prawie umieram z nudów podczas tej rozmowy. W krajach ślepych i głuchych musisz uczynić siebie ślepym i głuchym, by zrozumieć ich. Czyż nie tak? Oto jak to robię.
ten oto sposób mogę uwierzyć w was, ludzie. W ten sposób mogę okazać współczucie i ofiarować pomoc. Wydaje mi się, że to właśnie to, co spotkało Alfę. Zostanie człowiekiem uczyniło go współczującym. I pozwolił sobie zostać zabitym. Ludzka forma uczyniła Omegę sentymentalnym. I widziałeś, co się uczyniło. Wydaje mi się, że teraz jest odpowiedni moment, by wyciągnąć z tego bardzo istotne podsumowanie z tego wszystkiego, więc... Nie. Nie mam niczego. Po prostu nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę wydaje ci się, że powinienem próbować pokonać Omegę w innych prawdopodobieństwach, czy w rzeczywistościach, ciężko to określić. Kto wie? Ja osobiście nie wiem. Ja, ale jeśli byś chciał spróbować, nie będziesz musiał mnie prosić podwójnie. I cóż, teraz już naprawdę kończymy przygody z Loop Hero. No więc ponownie, do zobaczenia i trzymajcie się. Hej, hej.